Witajcie we wtorek, 5 maja. Dzielę się z wami dwoma fragmentami biblijnymi. Księga Hioba jest do Kolosan. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Przede wszystkim ten pierwszy fragment biblijny z Księgi Hioba skupia naszą uwagę na gwiazdach, które można zobaczyć na niebie. Kiedy jest przejrzysta, piękna noc, jest rozgwieżdżone niebo, wtedy można poczuć, że jest to taka niesamowicie fascynująca kraina, pełna tajemnic, niezbadana, niosąca potęgę Bożego stworzenia, budząca naszą kreatywność, budząca nasze marzenia. Pod tym niebem wydarzyło się wiele historii ludzkości. Na przykład patrząc na Słowo Boże, przychodzi mi na myśl Abraham, który patrząc w niebo otrzymał obietnicę o jego niezliczonym potomstwie, ale w Nowym Testamencie gwiazda, która zaprowadziła pasterzy do miejsca narodzin Pana Jezusa. Znalazłoby się pewnie jeszcze więcej historii, ale popatrzmy, co niebo, to gwieździste niebo opowiada nam dzisiaj. Jakie historie? W maju będzie można zobaczyć na niebie kometę Atlas, która przelatuje na tyle blisko Układu Słonecznego, że można ją ujrzeć. Ponadto można zobaczyć tak zwany gwiezdny pociąg Elona Muska, czyli satelity, które zostały posłane w kosmos, żeby zaniosły internet w miejsca, gdzie jeszcze go nie ma. Pewnie znów by się znalazło trochę więcej rzeczy ze świata astronomii. Ale zobaczmy, jakie historie to gwieździste niebo opowiada o mnie i o Tobie. Mamy coś wspólnego z niebem. Zostało ono stworzone przez tego samego Boga. To On stworzył Oriona, Niedźwiedzicę, Plejady, Gwiazdozbiór Południa. I to On stworzył mnie i Ciebie, wkładając do nas krainę, którą nazywa się ludzka dusza. I ta kraina, podobnie jak niebo, też jest fascynująca, jest interesująca, jest pełna, jest tajemnicza, jest pełna kreatywności i motywacji, jest pełna przygody. A specjalistą od tej ludzkiej krainy jest właśnie Jezus Chrystus, w którym wszystko zostało stworzone. To, co widzialne, czyli to, co widzimy na niebie, ale również to, co niewidzialne i co jest w nas. I wiem, że często smutek próbuje wyrwać marzenia, wyrwać kreatywność, sens, motywację z tej ludzkiej krainy. Ale nie dajmy się. Nie przestawajmy nigdy marzyć. Nie przestawajmy nigdy swojej siły odnajdywać w Jezusie Chrystusie, w naszym specjaliście od nas. Pragnę Wam dzisiaj tego życzyć. Pragnę Wam życzyć, żebyśmy znaleźli chwilę, popatrzyli w gwiazdy, żeby zobaczyć to wszystko, o czym wspominałem wcześniej, żebyśmy również odczuli tą Bożą potęgę i to piękno Bożego stworzenia. Ale przede wszystkim pragnę Wam życzyć, żebyśmy byli w stałym kontakcie ze specjalistą od naszej ludzkiej krainy, którą jest ludzka dusza. Pragnę Wam życzyć tego. Pragnę Wam życzyć siły, motywacji i niepoddawania się w swoich marzeniach. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.